w moim życiu. Urodziłam się w domu i chowałam w domu, w którym w wierze, byliśmy wychowywani w wierze katolickiej i do takiego kościoła też uczęszczałam. I muszę przyznać, że mimo, że nie miałam ze strony rodziców jakiegoś takiego ani zachęty, ani nakazu do tego, żeby chodzić do tego kościoła, to jednak z własnej inicjatywy chodziłam na msze święte. No i ja w jakiś tam sposób wiedziałam, że to jest dla mnie dobre. I uczyłam się tych modlitw, tych regułek, które tam miały miejsce, natomiast nie widziałam w tym żywego Boga. Nie potrafiłam odnaleźć Boga. I pamiętam, oczywiście brałam udział, spowiadałam się i pamiętam pewnego razu dostałam taką też nietypową pokutę do odmówienia, a mianowicie miałam przeczytać kilka wersetów ze Słowa Bożego. Było to o tyle nietypowe, że zawsze jako pokutę miałam zadane odmówienie jakiejś modlitwy, na przykład 3 razy Zdrowaś Mario lub coś w tym stylu. I ja sięgnęłam do tego Słowa Bożego, przeczytałam te wersety, ale w tamtym czasie było to dla mnie jeszcze zakryte, to Słowo Boże, które tam przeczytałam. I myślę, że to było, w ogóle nic z tego nie zrozumiałam. I myślę, że to było zakryte z tego powodu, że jakby nie szukałam w tym Boga, tylko chciałam wykonać tą, jakby zaliczyć tą pokutę, którą miałam zadaną podczas tej spowiedzi. No i tak trwało moje życie, wczesny okres dzieciństwa i wczesna młodość. Wychowywałam się w takim domu, w którym no nie był to taki spokojny dom, ponieważ mój tata był alkoholikiem, więc był w domu był chaos i jakby nie było bezpieczeństwa, nie było spokoju. Więc chciałam z tego domu jak najszybciej po prostu się wyprowadzić. I wyprowadziłam się dość szybko, tak wtedy, kiedy to było możliwe, po skończeniu liceum, po zdaniu matury. Wyjechałam z mojego rodzinnego miasta, przeprowadziłam się do Warszawy. No i było to rzeczywiście dla mnie dobre. Poczułam wtedy taką wolność, swobodę. Miałam 18 lat, więc mogłam samostanowić już o sobie. Nie byłam uzależniona już od wpływu mojego domu na mnie. Natomiast mimo tego cały czas czułam, nie czułam się osobą szczęśliwą. Byłam osobą taką, która miałam kompleksy, to mnie blokowało przed robieniem różnych rzeczy. Nie potrafiłam, nie lubiłam siebie, nie lubiłam też w związku z tym ludzi, którzy mnie otaczali. Byłam osobą taką zazdrosną, zawistną i gdy na przykład ktoś mi mówił o tym, dowiadywałam się, że ktoś ma z czymś jakiś problem, mówiłam, że współczuję, ale w głębi serca cieszyłam się, że ktoś ma gorzej ode mnie. Więc no nie byłam taką dość pozytywną osobą. Wynikało to po prostu z braku akceptacji własnej osoby i w przeglądaniu się w drugiej osobie. I tak jeszcze kilka lat funkcjonowałam, do momentu, kiedy moja siostra kiedyś rozpoczęła ze mną taką rozmowę. Zaczęła do mnie mówić takim w ogóle, pamiętam, siedziałyśmy na łóżku i takim dziwnym tonem, takim jak nigdy ze mną w ten sposób nie rozmawiała. Zaczęła do mnie mówić, że ona poznała Jezusa i że ja też powinnam poznać Jezusa. No i to było coś takiego, co w pierwszej chwili mnie przeraziło w ogóle, ponieważ ona od jakiegoś czasu jeździła do swojej koleżanki, która mieszkała w Tarnowie, jeździła tam na weekendy i wracając stamtąd właśnie zaczęła mi takie rzeczy opowiadać. Więc ja jakby w ogóle też nie przyjęłam tego, co ona do mnie mówi, natomiast stwierdziłam, że muszę pojechać w to miejsce i zobaczyć w ogóle, w co ona się wpakowała, żeby ją, no, jej pomóc. Jakoś jej sądziłam, że weszła do jakiejś po prostu sekty. I pojechałam z nią w to miejsce i tam po raz pierwszy zobaczyłam żywy kościół, ludzi, których którzy żyli inaczej niż ci ludzie, których do tej pory znałam. Byli jacyś tacy spokojni. Oni się w ogóle jakoś nigdzie nie spieszyli. Mieli taką jakąś miłość w oczach i radość i przychylni byli do drugiego człowieka. I tam po raz pierwszy usłyszałam Ewangelię. Dowiedziałam się o tym, że jestem grzeszną osobą i że tylko Jezus Chrystus może mnie wybawić z mojego grzechu, że On umarł na krzyżu za moje grzechy, po to, żebym ja była zbawiona i że nie z moich uczynków, nie z moich starań, tylko po prostu z łaski mogę zostać zbawioną osobą. No, zaczęłam pokutować z moich grzechów, zaczęłam czytać Słowo Boże, odkryłam, że to, co jest w Biblii, to no, było dla mnie po prostu w ogóle wielkim odkryciem, mądrość, jaka tam w ogóle była zawarta. I tak jak do tej pory korzystałam z różnego rodzaju poradników, z których dowiadywałam się, jak żyć, co robić, żeby osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, no, odkryłam, że jedyną taką księgą, w której wszystko jest zawarte, jest Biblia. I też właśnie to był taki moment przełomowy w moim życiu, moment mojego nawrócenia. I wyraźnie dzielę moje życie na dwa etapy. Moje życie przed poznaniem Jezusa i to, co działo się później. Od tego momentu wiedziałam, że jestem zbawiona i od tego momentu już zawsze czułam się i nadal czuję szczęśliwą osobą. Bez względu na to, co się dzieje w moim życiu, jakie zawirowania się dzieją, ja się od tego momentu już zawsze czuję osobą szczęśliwą. Ja wówczas mieszkałam w Warszawie, natomiast tamten kościół był w innym mieście. No i tutaj szukałam społeczności, w której mogłabym budować moją relację z Bogiem. Byłam taką osobą dopiero nowo nawróconą, jeszcze, która nie miała ukształtowanych fundamentów. Dlatego mój ówczesny stan wiedzy jakby miałam taki stan wiedzy, że istnieją tylko trzy kościoły. Trzy rodzaje kościołów, kościoły katolickie, prawosławne i protestanckie. I uważałam, że każdy kościół, który jest kościołem protestanckim, jest kościołem dobrym. Byleby to nie był kościół katolicki lub prawosławny. I tak trafiłam do kościoła no, takiego niestety religijnego, protestanckiego tutaj w Warszawie, który jak się okazało nie był dla mnie dobrym miejscem. I też muszę powiedzieć, że jakby trafiłam do tego miejsca też z drugiego powodu, ponieważ tak jak mówiłam, no nie byłam osobą nowonawróconą, nie byłam jeszcze taką osobą, gdzieś jakaś moja stara natura jeszcze mi mówiła, że nie jestem wystarczająco dobra, żeby przebywać z tymi ludźmi, których tam poznałam w tym żywym kościele. Wydawali mi się oni takimi ludźmi, którzy są już duchowo rozwinięci. Dlatego głosili Ewangelię na ulicy. Ja tego nie potrafiłam robić, w związku z tym wybrałam takie prostsze rozwiązanie i znalazłam sobie kościół, który nie wymagał tego ode mnie, ani ja od siebie. Z czasem moja relacja z Bogiem zaczęła niestety słabnąć. Zaczęłam się cofać w takim moim rozwoju duchowym, z czasem no, stałam w miejscu, więc zaczęłam się cofać. Podejmowałam decyzje, które nie wynikały z tego, co Bóg miał dla mnie, tylko bardziej polegałam na swojej intuicji. Wyszłam za mąż, urodziłam dzieci. Był to taki czas, kiedy w ciągu 5 lat urodziłam 3 dzieci, więc byłam osobą taką dość zajętą i weszłam w taki tryb życia codziennego. Obowiązki codzienne mnie trochę tak zaczęły, wszystkie inne sprawy schodziły na bok. Nie miałam na nic już więcej ani siły, ani ochoty. Gdzieś tam w głębi, z tyłu głowy wiedziałam, że nie jestem w dobrym miejscu i że powinnam coś ze sobą zrobić w kwestii Boga, ponieważ no, w tym czasie Boga zupełnie jakby odłożyłam na półkę. Natomiast myślałam, że mam czas. I muszę powiedzieć, że po jakimś czasie rozwiodłam się z moim mężem i był to okres taki dość trudny w moim życiu, kiedy musiałam podejmować decyzje właśnie co do mojego małżeństwa, mojej rodziny. No i wtedy już w ogóle nie wiedziałam, co robić, więc zwróciłam się do Boga. I powiedziałam w takiej krótkiej modlitwie, powiedziałam: Boże, ja już nie chcę robić nic z mojej własnej w ogóle inicjatywy, z mojej własnej siły. Chcę, Boże, żebyś Ty mnie poprowadził, powiedz mi, co mam robić. Daj mi jakąś odpowiedź, jak mam żyć, bo ja już nie chcę sama decydować. No i muszę powiedzieć, że no dość szybko Bóg mi dał odpowiedź, bo już na drugi dzień rano, gdy włączyłam telewizor i uzyskałam odpowiedź, pytanie na śniadanie. Po raz pierwszy, akurat w tym momencie, kiedy włączyłam, nawet nie musiałam całego programu oglądać, byli na antenie Artur i Agata Cerońscy, moi obecni pastorzy, którzy mówili Ewangelię w takim krótkim wejściu na antenie i mówili swoje świadectwo. I zobaczyłam w tym prawdę i postanowiłam, że no, muszę zacząć szukać. Zapisałam kontakt do mojego obecnego kościoła i odnowiłam moją relację z Bogiem. Zaczęłam słuchać nauczania właściwego, zaczęłam modlić się, wielbić Boga. Ponownie zaczęłam czytać Biblię i poczułam się tak, jakbym się obudziła z takiego 10-letniego snu zimowego, ale cieszyłam się, że się w ogóle obudziłam. No i muszę powiedzieć, że Bóg, no poddaje się Bogu, tego, co Bóg ma dla mnie i Bóg mnie no, zmienia cały czas. Teraz jestem taką osobą, która nie ma kompleksów, ja nie potrzebuję się porównywać do innych osób. Mam w tym wolność i lubię ludzi, lubię siebie, lubię ludzi. Jeżeli widzę, że ktoś ma jakiś sukces w czymś, dobrze się komuś wiedzie, ja potrafię się z tego cieszyć, mimo że na przykład ja tego nie mam. To nie ma dla mnie znaczenia, to jest radość taka dla mnie duża i to bez względu na to, czy to są osoby wierzące, czy niewierzące. I to jest taka rzecz, która jest bardzo no, taka uwalniająca dla mojego życia, dająca mi taką swobodę, w ogóle radość i nie tylko dla mnie, ale też dla mojego otoczenia. Więc jakby cały czas idę za Bogiem i poddaję mu się. Ostatnio przesłuchując nauczanie dotyczące demonów burzących, odkryłam u siebie warownię perfekcjonizmu. I muszę powiedzieć, że ja do tej pory cały czas myślałam, że perfekcjonizm jest moją zaletą, a okazało się, że stoi za tym 16 demonów. Więc chcę powiedzieć, że no, cieszę się, że poznaję Boga i też dzięki temu poznaję diabła, jego zasadzki, ponieważ potrafi on pod takim płaszczykiem takiej, no, takiego czegoś wydawałoby się pozytywnego, jak na przykład perfekcjonizm, ukryć swoje takie diabelskie plany i zamiary. Więc podążam za Bogiem i cieszę się z tego miejsca, w którym jestem, bo to jest jedyna droga i każdemu polecam. Amen. 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 Mnie dwie takie rzeczy, zobaczcie, bardzo ważne. Kiedy Monika mówiła, że ona, jak wcześniej sięgała do Biblii, ona nie rozumiała tego, co tam jest napisane, a potem ona zdecydowała, ona powiedziała: ja chcę Ciebie poznawać, i ona zaczęła pokutować. Zobaczcie, co się stało. Natychmiast otworzyły się duchowe oczy człowieka. I tak jest z każdym człowiekiem. Tak jest z każdym człowiekiem, co tam się dzieje. A, tak, zaraz. Chodzi o to, żebyśmy zrozumieli to. I potem też co ciekawego mówi Monika. Ona mówi, że ona powiedziała: Panie, ja poddaję się Tobie w jakimś momencie życia. I wiecie, zawsze szczerość ona zapłaci mocą. Rozumiecie? Zawsze. Często jak ludzie mówią: ja tyle razy Boga o coś proszę. Możesz w ogóle troszkę przyciszyć ta dziuto? Cały czas o coś Boga proszę i ja nie mam tych rzeczy. Czemu ja tak nie mam? Ja mówię: wiesz co? Prawdopodobnie możesz nie wierzyć w ogóle Bogu, albo w ogóle nie jesteś uczciwy też wobec Niego. Bo ja nie spotkałem człowieka, który był uczciwie i w wierze podszedł do jakiejś sprawy i nie miał sukcesu. Ja nie spotkałem. Rozumiecie? Bo to by było, wiecie, tam nic więcej nie ma, w łasce nic więcej nie ma. Gdy uwierz, mówi Bóg, tak szczerze podejść do sprawy i muszę tą sprawą się zająć. Muszę, mówi Bóg. Wiecie, rozumiecie? Bóg jest w pewnym sensie związany naszą wiarą. Ona powiedziała: Panie, ja się poddaję Tobie. I taka sytuacja. Chodź na to.